Więc od początku zaimportowaliśmy sobie z MCPI Minecraft Minecraft i z MCPI blog jako blog, żeby móc łączyć się z naszym Minecraftem. Wiemy też oczywiście, że nasz Raspberry Pi jest dostępny pod adresem IP 192.168.22.196, co będzie krytyczne dla Was, ponieważ za chwileczkę będziecie łączyć się z tym Raspberry Pi, podając jego adres IP. Dlatego też w przypadku, kiedy będziecie chcieli to robić z drzwiami, bardzo ważne jest, aby komputery były wszystkie w samej sieci lokalnej, bo wtedy jest najmniej problemów. Bo jak coś będzie z jakimś routerem, to potem jest tak, że część danych przechodzi, część nie przechodzi, część nie wraca, gdzieś znajdzie się jakiś administrator, który coś nam zablokuje i tak dalej. Ok, no dobra, słuchajcie, to teraz tak. Tworzymy sobie obiekt, nazwiemy go MC. Jak napiszemy MC i naciśniemy Enter, to on oczywiście nam powie, że MC is not defined, no bo jest niezdefiniowany. No to my sobie go zdefiniujemy. Napiszemy, że MC równa się. I teraz potrzebujemy wpisać Minecraft, czyli nazwa tej biblioteki, którą żeśmy zaimportowali. Ok, dzięki. To jest brak okularów w Danosie. Tylko najgorsze jest to, że tam będzie za daleko. Dobrze, spróbujemy zrobić to ten. Minecraft. Teraz z dużej litery Minecraft. Po kropce. Dlatego, że w bibliotece, która się nazywa od małej litery, jest już obiekt, który się nazywa z dużej litery. Następnie musimy zrobić create. O. I zobaczcie, mamy podpowiedź. Minecraft, Minecraft create, adres, który domyślnie jest localhostem, jeżeli nie podamy inaczej. To znaczy, gdybyśmy tutaj nie wpisali nic, tylko zamknęli nawias, to on spróbuje się połączyć do samego siebie. Oczywiście na samym siebie nie macie Minecrafta, ale gdybyście mieli, może to być ta stara wersja Minecraftowa, taka javowa, to też się potrafi do niej podłączyć lokalnie i lokalnie działać. Natomiast tutaj jest ten plus, że wy wszyscy będziecie działali na jednym. No więc wpisujemy sobie nasze magiczne 192, 168, 1, 22, 196, zamykamy cudzysłów, zamykamy nawias i naciskamy klawisz Enter. I on nam napisze jakiś błąd. A co ze słów podwójny? Podwójny lub pojedynczy, wszystko jedno, byle był taki sam z przodu i z tyłu. I wam również powinno wypisać jakiś błąd. Could not connect to Minecraft server. No dlaczego? No bo on nie ma tego serwera Minecrafta, bo jest tylko sam Raspberry Pi, a jeszcze muszę uruchomić Minecrafta na nim. I ja uruchomię sobie tego Minecrafta. Tworzę nowy świat. Uwaga, to jest Minecraft Pi Edition. To jest specjalny Minecraft dla Raspberry Pi, ponieważ Raspberry Pi to nie jest procesor Intela, tylko ARM. I tutaj muszą być specjalnie skompilowane binarki na Raspberry. Ta wersja Minecrafta jest specjalnie przygotowana, po pierwsze, dlatego, żeby była w stanie obsługiwać tą bibliotekę Minecraft połączeniową. Po drugie, jest to za darmo. Ale po trzecie, jest troszkę poobcinane, jeśli chodzi o możliwości. No i teraz spróbuję się przełączyć z powrotem na mojego... na mojego tego okno tutaj. Ok. I teraz
Moje polecenie już wyszło bezbłędnie i wasze też powinno już wyjść. W tym momencie wasze komputery wszystkie mają połączenie tunelowe z Raspberry Pi'em poprzez protokół TCP/IP i możecie wydawać polecenie. Jak wydawać te polecenie? Otóż, jeżeli wpiszemy sobie MC i naciśniemy klawisz kropki, to wy również zróbcie i naciśnijcie tabulator, to zobaczycie to, co mówiłem już na początku, że tę konsolę pokazuje nam wszystkie możliwe metody do tego obiektu. Nas będzie interesowała metoda post to chat. Post to chat. Uwaga, ważne jest duże i małe litery. I tutaj message, w cudzysłowie na przykład halo, tu ładna się. A teraz mi wyskoczył z błędem. Ciekawe, czy u was również ten błąd wyskoczył. Jeszcze raz to samo kombinie kupować. Zobaczcie, czy ten postulat też wam wyskoczy z takim key error username. I to też to postulatem, tak? Tak, tak. Bo nie wiem, jaką wersję macie tam. Też. Jeżeli też Was wyskoczył z tym błędem, to już Wam pokazuję, co należy zrobić. KL od komputernej. Tak. Musimy zrobić tak. Import OS i nacisnąć kropkę. Enter, przepraszam. Import OS. Wiem, to jest masakra u mnie. Niestety ja myślę zbyt szybko w stosunku do tego, co palce na klawiaturze są w stanie wykonać. Więc tak. I teraz trzeba wpisać OS. Environ i tutaj musi być username i tutaj wpiszcie każde swoje imię. Oraz OS Environ Computer Name. I tutaj wpiszcie sobie na przykład PC, żeby było szybciej. Nie ma czasu. Czyli tak, OS i dziękuję bardzo. To jest tak, bardzo ciężko. Liczyłem, że pobawimy się Minecraftem. Ja wiem, to już są rzeczy, gdzie trzeba pisać. A nie możemy pisać. To pierwsze się cofną, pokażą, że to tak. Myślę, że potrafią. Z czego wniosek, że gdybym skutecznie, tak jak mam to zapisane w przykładzie, od razu to pisał, to nie wyskoczyłby nam błąd. Ale z drugiej strony, całe życie programisty to debugowanie własnych błędów. Dzisiaj moi chłopcy powiedzieli, proszę pani, bo to trzeba pokombinować, tam nie macie racji. No tak. Jeżeli już macie ten import OS i OS Environment Username i Computer Name, to możecie strzałką w górę, a on przywraca wtedy ostatnie polecenia, wrócić do tego postu chat, spróbować to wpuścić. A, no tak. Gdzie? W tym OS Environ? Tu musi być kwadratowy, bo to jest odwołanie do tablicy o indeksie, o nazwie komputer.
teraz słuchajcie, ja tutaj wrócę do gry, a wy spróbujcie ten postulat wrzucić. Znaczy ten, o, ala PC się objawiła, gratuluję. To ja. Nie ma. Nie ma. To to jest problem, bo oni mogą być jeszcze zawieszoną tablicę, tak jak z twoją Ewą. O tak, obiedziałam. To działanie to było, że nie wyświetlają obraz. Nie chciałam. Na chwilę należało. O, tak. Wtedy można zrobić postu czat i ten napis się nam objawi w naszym Minecrafcie. Ten environment username i computer name, jak widzicie, wyświetla się przed każdym testem. To jest taka modyfikacja, którą wprowadził mój kolega do DigitBioga, żeby było wiadome, który uczeń to zrobił. Bo miałem kiedyś taki przypadek, że byłem na lekcji z dzieciakami, gdzie zaczęły pisać niewybredne komentarze, ponieważ nie było tego wprowadzone, nie było wiadomo, kto to napisał. Teraz skończyło się dużą awanturą. Bo nikt nie chciał się przyznać. Napisać było łatwo, ale przyznać się to było dużo gorzej. No to spróbujcie coś napisać, żeby się objawiło. O, proszę, Tomaszek od PC Vita. Super. Widzicie, mądry. Nie usiądzę szkolony. Mądry tam. Dobra, teraz czas na jedną z podstawowych rzeczy, które można zrobić w Minecrafcie. Mianowicie postawienie jakiegoś bloku w przestrzeni. My teraz stoimy na współrzędnych. To widać. Tutaj 0.5, 0.0, 0.5. Ja mogę się poruszyć skipem do przodu, zobaczyć jak się zmienią współrzędne lub też do tyłu. Tak. Mogę się lekko obrócić, pojechać do przodu, więc na pewno jeżeli zrobię nas gdzieś na 0.0, na 0.0.0, to powinniśmy zobaczyć ten bloczek gdzieś przed nami. I teraz jak się ustawia blok? MC, czyli nasz obiekt, kropka. I mamy takie coś, co się nazywa set blok. Set blok. Otworzę nawias i teraz tutaj w opisie widzę, że muszę użyć argumentów. Jest krótki opis. Ustaw blok na x, y, z i daj mu jakiś identyfikator. Czyli albo numeryczne oznaczenie rodzaju bloczku, albo po to, żeśmy importowali moduł blok, żeby nie musieć znać numerów. I na przykład zrobimy ustaw blok na pozycji 0.0.0 przecinek blok kropka, dajmy na to 100. I wrócił. I wrócił. Zobaczcie. Ustaw blok na pozycji 0.0.0 i daj mu rodzaj z biblioteki blok stone, czyli kamień. Po to, aby było dosyć łatwo zobaczyć, że on się gdzieś nam objawił. Ja teraz wrócę do gry. O, i mój kamień się tu pojawił, 0.0.0. No teraz wy spróbujcie, o, proszę bardzo, lawa. Lawa się rozlewa. To mało. Ktoś zrobi wodę w tym miejscu, czyli water. To zobaczcie, co się, w co zmienia się lawa zmieszana z wodą. W kamień. A woda się zaczyna nam lekko rozlewać. Tak? Teraz spróbujcie, nie wiem,
1-1-1, jakieś różne takie możliwości. Zobaczmy, czy te nasze kamyki zaczną nam się pojawiać. I generalnie to, o czym ja mówię, do czego warto używać tego, to jest nauka funkcji matematycznych służących budowaniu figur przestrzennych w przestrzeni i po prostu używamy Minecrafta jako tła dla naszych funkcji. Chociaż również można napisać programik, który powoduje, że Steve jak się porusza, to na miejscu, gdzie on był, wyrastają kwiatki. Nie, na przykład on idzie i za sobą ciągnie kwiatki. Albo idzie, a przed nim próbują się zbudować ściany. No, tego rodzaju rzeczy można z tym robić. O! Jeden, dwa, trzy. Tutaj niewielka jest pole, nie? Bo zrobiłem 10, 5, 0, to nie widać było. Ale nie, to jest pewnie, tak. Tylko gdzieś... O! Wisi. No. Wisi. Jest. Tutaj można... To co widzimy. Tak, to co widzimy, to widzimy. Pokażę wam tylko jedną rzecz bardzo ważną, mianowicie... Tylko muszę przesunąć to okienko. Świat Minecrafta... To jest w trzech kierunkach plus 127, minus 127. Czyli de facto mamy ograniczoną przestrzeń do budowania, ale ona musi być ograniczona, bo on za każdym razem przelicza, renderuje cały obraz, więc nie byłby w stanie na tej karcie graficznej przeliczać co chwila nieskończonego obrazu. Tym sposobem dobrnęliśmy do końca. Weźcie tam jeszcze nasz.
mają. To wypisujemy tylko po prostu kolejny numer. Ja mógłbym tutaj zamiast Sprite 1 na przykład wszędzie wpisać Adam. I wtedy. Ale ja nie będę z tym Adam. Może gdzie są moje okulary? Wie to tylko chwilę. Adam. Adam. O. No tak. Podzielam, żeby było widać. Że mamy Adama i mamy Sprite 2. Ale nadal nic się nie zmienia w fizycznym wykonaniu. Ja wiem, że to niestety nie jest na poziomie 1.3. No nie, nie, nie. No nie. Ale tak wyrażę, no zapowiadałem, że ten drugi dzień to będzie po prostu głębiej. Wczoraj było parę rzeczy dla 1.3, ale mogę wam pokazać kilka rzeczy, którym możecie się pobawić. Wejdźcie sobie w ten start gry. I gra będzie coś takiego jak 1000 gry. Gdzieś tam dużo. Tak, gdzieś tam proszę. Teraz tutaj trzeba sobie wybrać te narzędzia i potem kliknąć na język polski. To znaczy mówić po polsku. I dalej już nie trzeba. Możecie pisać, że język nie wiem, tego ma znaczenia w praktyce. I przejrzyjcie sobie te aktywności tutaj po lewej stronie. Klikniecie na którąkolwiek z nich, to pojawią wam się dokładne po prawej. Zobaczcie sobie. Jeszcze za mnie, gdzie ten pysią? Gry. Tutaj będzie pysią. I wybrać. Tak. Pobawcie się tym. Go to. A potem, potem pokażę wam kolejny taki program. To jest tak, takie coś, co myślę, że może być ciekawe dla, maluchów. Dla tych maluchów, tak, na początek, żeby sobie z komputerami się pobawić. Co ty teraz wybrałaś? Narzędzia. Program język polski. I potem jakiś cokolwiek. Mówi jaka literka, głośno. O. I brawo, mówi jak się dobrze zrobi. Fajne. Brawo. To ja sobie napiszę. Tysiąc. Zobaczmy, to zostanie wydarzenie. Chciałabym jeszcze raz z naszą dokładną.
No bo mamy ich tylko 7, więc jakoś tak muszę podzielić. Nie, bo nie Ty, ale powiem Ci, że fajne to taka na komputerowe rozwiązanie, nie? Matematyki uczę. No, tak. To jest za proste. To jest nawet za proste, ale za pierwszaczku. Nie ma rzeczy. No właśnie. Słuchajcie, macie dwa ludziki jeżdżące po tej planszy sobie. Powiedzmy, że mamy, tak. Nie, no wystarczy się przesunąć. Chciałbym, żebyście zobaczyli po prostu, że to nie jest specjalnie trudne operować tym. To nie jest Scratch, gdzie się tylko przesuwa same bloczki, ale prawie Scratch, bo możemy przesuwać sobie bloczki z poleceniami i one się zamienią na polecenia. Czyli taki przełom tych klas między 6 a 7 w zupełności jest ok, żeby przejść z graficznego w tekstowe programowanie. Teraz zadanie jest bardzo proste. Będziemy bawić się robotami, tymi, którymi bawiliśmy się.